a drowniej nie próżna, denna jać gomtra. No i masz kuźwa szczęście, że dzisiaj dobrze się czuję. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pobelus. To jest funkcjonariusz Kuznieców. Walsekoń, Przepałow, Cipajew. Tam Ptaszyński siedzi. A Wódecki gdzieś tam chleje z więźniami. Słuchajcie, no, mamy 18 marca 2023 roku w Realu. Film jest nagrywany na bieżąco, czego nie lubię wręcz, bo no, różne rzeczy tutaj mogą wynikać na YouTubie później, ci mogą nie przetworzyć filmu, ten może nie wlecieć w okienku czasowym i tak dalej. Ale no nie dałem rady wczoraj, czyli 17. No, czyli tylko film dzisiaj z 9 był wczoraj nagrywany, a teraz cała reszta kuźwa na bieżąco musi być. Natomiast opłaciło się to, bo poszedł w ruch ten Ferwex, poszedł w ruch sen i muzyka i kuźwa i się lepiej czuję. No i bardzo dobrze, bo może humor będzie dopisywał bardziej, a na tym wam chyba zależy w tej serii. No, to jedziemy. No proszę Państwa. Mamy pierwszego kandydata. Jeszcze kuźwa zerknę, bo gadałem i... Paszport 37-latek i kolor czerwony. Dobra, ten jest pomarańczowy. Smyraj Konara. Dzień dobry. Dokumenty poproszę. No, jak twoja żona to wariatka, to dobrze, że tu przyjeżdżasz. 1370, dobrze. 1520, pa, kurde, jest na najlepszej drodze, żeby go wpuścić. A że humor mi dopisuje, to... No i takie tam. Dobra, panie. Formalności musi stać się zadość. W związku z tym ładnie patrz tutaj tego. No i to by się zgadzało. Rabin Rabich, kuźwa, Sahin. Dobra, to się niby zgadza. Tu się niby zgadza i tu się niby zgadza. Pan jesteś z Albaraku, no ale jako turysta wjeżdżasz. No, no i to już pana deklasuje, bo to niestety, ale to tylko... azyl, proszę pana, azyl. Wiesz pan, co to jest azyl? To jest takie schronisko dla zwierząt. No. Ale dobra, no sprawdźmy dalej. No ja już tu panu zaznaczę, że regulacje wjazdowe, bo ja potem zapomnę. Eko 980. To by się zgadzało. Charlie Lima 4 kilo. No, to by się też niby zgadzało. To jest do grudnia. To jest do 29 maja. Też się zgadza. Dobrze, proszę pana, pan niby za Wedem jeździsz i to by się chyba zgadzało, bo tak mi coś kojarzy się, że ten pojazd to ten. Dobra, zgadza się. I jeszcze proszę pana Albarak, sprawdźmy panu tutaj te wszystkie rzeczy. O, to się zgadza ładnie, elegancko i piecząteczka już stąd widzę, że się zgadza. Dobra. Tablicę panu jeszcze muszę pyknąć, no i nawet pan masz chyba komplet. Golf Delta Papa, to się zgadza, 9012 Charlie Sierra. No i elegancko. Proszę pana. Teraz to, co misiaczki lubią... No... Ale proszę się nie martwić, ja panu nie zjem tego cementu. No i widzi pan i... Latajcie, Walsekoniu. Jak tam dzionek mija dzisiaj? Dobra, worki z cementem, 2, to się zgadza. 3 sztuki bagażu, to by się zgadzało, elegancko. Bardzo dobrze. Dzisiaj powiem wam szczerze, że taki mam humor, że nawet, kurde, chyba nie mam ochoty nikomu robić krzywdy, no. To się, kuźwa, rzadko zdarza. Ale dobra. No, nic nie wziął. Co nie... Zwalnia mnie z obowiązku przetrzepania tej jakże zacnej limuzyny. Gdyby nie to, że jestem po rozwodzie, to bym do ślubu pojechał. Takie chocki kloski. No dobra. Nic tutaj nie ma, pan cichutko siedzi, nawet mu brewka nie tyknie. Ja tu mogę robić co chcę, mogę skakać, mogę, nie wiem, nasrać mu na to siedzenie i tak nic nie powie. Dobra, ale zobaczmy jeszcze tutaj. Nie, no w porządku jest. Dobrze. Proszę pana. Pan co prawda i tak nie wjeżdżasz, ale powiem panu szczerze, że fajny jesteś, gościu. Naprawdę. Teraz tak. Nie ma pan lusterka, niestety. Także z uśmiechem na ustach panu tutaj zaznaczam, że brak lusterka lewego.
Opony. Z tej strony całe. A z tej już nie. Także jedna przebita opona. Szybę tam widziałem, że pan sobie otworzyłeś na stałe z tyłu. Zobaczmy, czy tutaj też pan się przewietrzysz. No nie. Czyli jedna wybita szyba. Dobra. Zderzaczki komplet. Karoserii, no tam widziałem, że żelaza pan nie potrzebowałeś, że pan nie brakuje. Ten, jak on, kurde, tą brewką tak... Tak jest. Dobrze, proszę pana, wszystko byłoby ładnie, pięknie, gdyby nie to, że po prostu, no pan, jako turysta z Albaraku wjeżdżasz, a nie mogę pana wpuścić. No niestety, także wracaj pan do wrednej żony. Aczkolwiek była okazja, żeby ona tam została na tej wojnie, rzeczywiście, a pan żebyś miał w końcu święty spokój. No nie wyszło, no. Dobra, o kurtwę. Bierzemy tego czołga, ale muszę się odsunąć, bo to może taranować. No to niebezpieczne są pojazdy. On już bez szyby ciśnie. Typa, zatrzymał się. No dobra, dobra. Atajcie, wariszu komandieru. Atajcie, towarzyszu przyjezdny, smyraj konara i dokumenty. Rosko pro przamana, at matur. No, bez matury też pan możesz. 5440 to by się zgadzało. Proszę bardzo. To pan teraz wysiądzie sobie. A, zaraz, bo my jeszcze tutaj wiekowego szukamy chyba, nie? Tak, 37 lat. Dobrze, pan sobie tu ładnie stoi. Teraz sprawdzamy. Gibran Badran. No i to by się zgadzało. Tutaj też by się zgadzało. A tutaj też by się zgadzało. Golf 3, Foxtrot Tango, to się zgadza. Yankee 1 Tango Sierra, to się zgadza. Elegancko. To do czerwca, to do listopada, to by się zgadzało. Pan masz wiosen, 54 to się nie zgadza, ale powód wjazdu to azyl, więc wszystko na najlepszej drodze jest. To jest Ilich 5-7, więc się zgadza. Oczywiście tablicę trzeba panu sprawdzić. November Sierra Eco, to się zgadza. 7621 Juliet Tango, to się zgadza. No i dobrze, proszę pana. Zobaczmy, co pan tam przewozisz. Żywy inwentarz. I elegancko. Proszę bardzo. I świnka, i krówka, i kurki. Wszystko niby ładnie, pięknie jest, ale... Nie ma znaków bytonga. No nic, no dobra. No sprawdźmy tylko jeszcze ten ładunek. Kury, dwie, tak. Krowa jedna, tak. Świnka jedna, tak. No to dobrze. To się zgadza. No to teraz tak. Żyd. Do parteru trzeba zejść i mu tu... przeszperać to wszystko, bo jak pamiętamy, szukamy pojazdów w kolorze czerwonym. Ale jakoś coś czuję, że tu nic nie będzie. No nie ma. No i pa, i Szarek nie wyniuchał. No dobrze, no jeszcze szoferka. No to silnika już nawet nie sprawdzam, bo... Co ja mam mu tu zaznaczyć? Tu się wszystko zgadza. Dobra, ja go wpuszczę, na moją odpowiedzialność. Dobra, panie. Mam dzisiaj dobry humor. Wjeżdżaj pan. Rado tu ksaju łamanu, a ciobaczysta. Tobie też chuju złamany. Tylko szybciej trochę. Następny. Zaraz tam zobaczymy. Jedzie Warszawą, albo jak tam ktoś z was napisał. Kuźwa, kto to pisał? No. Cholera, nie pamiętam. Ale tak to jest z moją pamięcią. Atajcie, dresiazu. Ale ktoś pisał, że to może być też pabieda. Od sabik sarasta?
No i ten już mi humor psuje. 2250. No i już ci się gościu kuźwa nie zgadza. I to masz tu w akcie zemsty. Skąd ty jesteś? Albarak. My madre informacji, to aż na opoka. Budrowy bagryszta, to daniezy? No dobra, no jedziemy na te misjony, no. Przechwyt... kontrabandy. Jedna z naszych wtyk w gangu przemytników informuje o narkotykach zakopanych w starych ruinach. Skrzynki czekają na odbiór. Czy pomożesz przechwycić kontrabandu? Za 1400? Dotrzyj na miejsce przed upływem czasu, zlokalizuj miejsce ukrycia kontrabandy, będziesz potrzebować łopaty, aby ją wykopać. Uważaj na ludzi oberankowa, mogą kręcić się po okolicy. Dobra. Mam łopatę? Kuźwa, akurat się kończy, ty. Przypadek? Atajcie was, ten, szypałow, łopata. O, no jak kuźwa, to było dobre, to by też się przydało. Jedymy. Czepało, pilnujcie magazynu, bo ja nie mam czasu. Jedymy. Panie Dzipajew, gdzie pan jesteś? Zabieram stara. Kuźwa, tłumaczyć muszę. Ijo. O, ten lodówkę przewozi, a w lodówce ciekawe co? Może kiełbaska śląska. Jedymy. Ja nawet nie wiem, czy dobrze jadę. No to najlepiej jeździć bez mapy, nie? Na czuja. Zawsze gdzieś dojedziemy. Tylko pytanie, czy w dobre miejsce, nie? A, sikiry nie mam. W razie czego... Nie, wiecie co, jednak sprawdźmy, gdzie ja kuźwa cisnę. Chłopie, gdzieś pojechał. Się kurna podjarałem dzisiaj tym dobrym humorem, to teraz... O. Takie rzeczy. No ale dobrze, no mamy 3,5 minuty. Może zdążę, o ile star gdzieś na drzewo sam nie wiedzie, bo to przecież to nie. Przecież to nie moja wina. Dobra, teraz tutaj. Dobra, ładnie zjeżdżają, elegancko. Kulturalni kierowcy w tym kraju. No i zdążyliśmy, no. Teraz przechwyć za... O, a ci już, kuźwa! O, pierdziule, ty! Tylko wyłącz syrenę. Zaraz, poczekajcie, no, kuźwa. Dasz ty wiarę? Panie, ja bym się na pana miejscu stąd zabierał. Oj, bo ten mnie tym ilichem to... Proszę zejść mi z drogi. Ty, kuźwa, wory cię bolą, czy co? Tu akcja jest, chopie. No i gdzie ja mam teraz to znaleźć? Kuźwa, szukaj wiatru w polu, ty. Może ufałka coś pokaże? Cholera wie. Dobra, panie Bydlok. Co pan tam sobie skrywasz? O, w końcu ktoś ma, kuźwa, te... magazynki do karabinu, no. A wiecie, co to może być tu? Tak, no na pewno tutaj będzie. No to gdzie ja teraz mam łopatę? Pod dwójeczką. Kurwa, tak się nie robi, jak ktoś kopie. Ciulu. Lisz do jego! Chciałbyś, co? Może jeszcze poscać? Dobra, Jezus. Tak bez rozgrzewki, kuźwa? Ty miałeś pistolet, to ty nie będziesz miał. No, o. Ty, no, do snajperskiego? A daj. Czemu nie? To zobaczymy, co twój kolega tam ma.
To do pistoletu. No dobrze, już jak muszę, to wezmę. Ty, gościu, ja już cię przeszukiwałem. Pozwól kolegę tutaj przetrzepać. O, to mi się bardziej teraz przyda. W tej chwili. O, a tu będzie jeszcze jedno. No to już żeśmy znaleźli. Możesz ty. No pajaki nie chce się dać, no. O. Dobra, a ja to mam w ekwipunku? Nie, to po prostu znika. Dobrze, ciśniemy dalej, bo zaraz mnie tutaj znowu sieknął. Policka, bydlok! Nie policka, bydlok, tylko... Oś ty, synu mój! Kurwa, jak królik się czuje. Weź ty gdzieś kucnij, ty. Matołku. Oj, to nie był dobry pomysł, żeby tutaj akurat być. Wszyscy? Chyba tak, chyba ich trzech było. No dobrze, o. Bardzo mi się to podoba, ja się tutaj zaopatrzę. Kuźwa, czuję się jak w supermarkecie, powiem wam. Naprawdę. Tamtego jeszcze bym chciał czepnąć, zobaczmy. No nie mam pistoletu maszynowego, to tego brał nie będę, bo to bez sensu. Ale za to... Łopatę musimy, bo już łopata się wykończyła. Dokopmy się do końca. Ty no. No kuźwa. Halo. Przecież znalazłem tutaj kontrabandu, jest. No. Kuźwa, zaraz łopatę rozpierdzielę i no jo. Wrócimy tu kiedyś. Może tu będzie łatwiej. Ja pierdziule, mnie wezmą zawsze kurna z przyczyn. A może tam nie ma tego i dlatego? Na biednego Pabeluska. No, no dlaczego ja? Dobra. Chyba trzeba będzie snajperek uźdę kupić. Zresztą, żeście chcieli, to... Ile tam mamy? 4600 na koncie. Tego nie chcę. No tego już też nie chcę. No ileż można. Dobra, zobaczmy tutaj. No bo to przecież... Kurde no. O, czyli tam mogło nie być, słuchajcie. Ja mam teraz tak daleko biegać, tak? Pokaż, synu. Dawaj, dzięki. Fajny jesteś. Tobie i tak niepotrzebne. Czyli tutaj... czyli generalnie nie we wszystkich dziurach jest ten towar. Tego nie chcę. A jeszcze tu gdzieś twój koleżka był. Tego też nie chcę. Nie we wszystkich dziurach towar jest. Więc to trzeba uważać, bo tu kuźwa łopatę można stracić, jak się na chama, tak jak ja kopię, bo to buractwo kuźwa nie znać. Jak mnie tu... No przytrzasnęło mnie. No dobrze, i jeszcze jedną kontrabandę trzeba gdzieś wyniuchać, wyczaić. No i gdzie teraz tu znajdziemy? Bo tu już mi się ruiny kończą. A myślę, że jeszcze gdzieś tutaj coś będzie. To musi być. Głupio byłoby jakby no obok drugiego, no ale... Może dla zmyłki? O! I patrzcie, tak się tu schowajmy. Co, nie ma już chętnych? No
Okej. No, a i teraz na gwałt wróć do pracy. Tak, stara mi rozszczepali. No ale dobrze, no. A ten kurna poprzednio to się jakoś ham przepchnął. No i teraz was załatwię. Czekajcie, jak my tutaj pojedziemy. Musimy zawrócić. To nie jest takie proste, bo tu miejsca za bardzo nie ma, chociaż... Nie no, musimy gdzieś zawrócić, no. O, i tak będzie lepiej. Trochę głośno się zrobiło, bo mi szybę rozdupcyli. Ale swoje zarobiliśmy, no i teraz można by... coś zainwestować. Jak to teraz? W lewo. Ciekawy jestem, czy ten Gostek tam dalej stoi, tym czerwonym, tym czołgiem. A, nie, to już tamtego puściłem chyba. Ej, skleroza nie boli. No trochę się człowiek naszczela. Ale, słuchajcie, za to przechwyciliśmy broń, nie? To bardzo dobrze. Dobra, wyłącz już tę syrenę. Już wyłącz, w domu jesteś, no kuźwa, halo. No, ty, uznieców. Dobra, Cipajew ci ten furgon zaparkuje. Panie Cipajew. Zaparkuj pan. Tak, tak. I weź pan jeszcze stara napraw. O. Dobra. Ładnie. 50 za naprawę. Kuźwa. Panie, wysiądź pan z tego wozu. Atryć, a krowrotaj. I zaczynamy procedurę od nowa. 2250, tak? Na tym skończyliśmy. Opa, kurna. Czyli to się... Dobrze, że spojrzałem. Nie regulacje wjazdowe. Waga się nie zgadza. A regulacje wjazdowe? Pan jest z Albaraku, to też się nie zgadza. To dobrze było. Dobra, panie. Pan możesz teraz wysiąść. Łobart. Jeszcze dwóch gamoni. Rabich i Olma. Dobra, niech będzie. O, tu co prawda bez brody, tu z brodą, ale oczy się zgadzają. No to teraz tak. Tu się zgadza. Tu by się zgadzało, tu by się, no to jest zgadzało. To jest do czerwca ważne, a to do października. Zresztą nie ma to większego znaczenia, bo gościu i tak nie wiedzie. Azamem 7.2 niby ciśnie, to zobaczmy jak ten zasny pojazd wygląda. No zgadza się, dobra. To jeszcze papeterię mu sprawdzimy, Albarak. No, szkutwa. O, i już jest brak zgodności elegancko. I proszę uprzejmie. List przewozowy też można. Dobra, i piecząteczka. No, to by się niby zgadzało. Tutaj podobne są, także elegancko. No, ale niestety tło dokumentów się nie zgadza. No i teraz tak. Tu się nie zgadza. No i proszę pana, grabisz pan sobie, powiem panu szczerze, naprawdę. Jeszcze tylko brakuje, żebym coś tu znalazł. Snopki siana pan wieziesz. Panie, nie denerwuj pan, kuźwa, bo... Zliczamy. I tak, snopki siana 4, okej. Okay. Worki kawy 2, okej. Okay. Ilość się zgadza. A czy jakość... Żeście ostatnio się uśmiali z tego, jak powiedziałem, że tu kawa myli psy. Tak jest. Dobra, on tu nic nie ma. Okej. Okay. No nie możemy chyba uznać tego pojazdu za kolor czerwony, więc tak za bardzo tutaj nie nastawiam się, że coś znajdę, ale...
No, nie znalazłem, no. Nie ma. Ja przynajmniej nie widzę. Może wy. Warsegoń. Chowaj pan to. Ada? Nie pada. Panie panu, ta kamizelka kuloodporną, kuźwa, czy coś to, to z brezentu uszyli, kuźwa? Bo kevlar to nie jest. Proszę pana, z racji faktu, że panu się wiele rzeczy nie zgadza, do widzenia. Ataju, siem rachowy. Oczywiście. Już tak się strasznie boję, że... Dobra, następny. Teraz czas na usportowionego małego malucha, Fiata, kaszlaczka. Dobra. Pan chyba ten nie zna języka albo nie mowa. 880. No to by się zgadzało, bo tu mikro 990. Pan wysiądzie. O, a jednak pan gada. Pan Krystel. On Jan. Dobrze. No i to by się mogło zgadzać. A tu już się mogłoby nie zgadzać. Ze Zjednoczonego Australii. O, tu też się nie zgadza. Kuźwa. Panie, Tomasz do maja. Ale pierwszego. To się nie zgadza. Tomasz do 15 to by się zgadzało. Data urodzenia 37 lat. I takiego szukamy, słuchajcie. Takiego gamonia szukamy. No i bardzo dobrze. To teraz dalej. Zaraz sprawdzimy numery. Mikro 100 się zgadza, bo tak, ale potrzebujemy sprawdzić jeszcze papeterię. Zjednoczone Australii. I teraz tak. To się zgadza. To się zgadza. Nasz kutwa. To się zgadza, ale pieczątka już się nie zgadza. No to dobrze. Teraz tak. Juliet 9. Dobra, tak cię zrobię to na szybcio, na szybcioszka. O. Dobrze, panie, pan zakontraktowałeś jeszcze sporo tego towaru, bagażu. Ni madre. Ale zdajesz pan sobie sprawę, że to jest... Poważnie, kuźwa? Stój. Grzecznie. Przeliczamy bagaż. Nadziei, że może jednak zdecyduje się chłopaczek wyciągnąć dokumenty, te pieniądze. 7 sztuk bagażu, to by się zgadzało i 2 worki z cementem też by się zgadzało, a teraz szarik niucha. Oj, szariczku. I wyniuchał szariczek. Elegancko. Bardzo ładnie. To mi się podoba. Prawidłowo. Proszę pana. Postój pan sobie chwilę. Bo my chyba mamy cele zajętą. Kurna poryju. Pisiorek. Transport wezwiemy. Dobra, policzka przewozka przyjechała. To my do radiowozu. Kuźwa nie tak. Ale to za chwilę się tam zamienimy. Tego dżentelmena tutaj wsadzimy. Elegancko jesteś pan aresztowany. Ta pot. Dobra. Ale po co ja mam, kuźwa, ich przewozić, jak z boków przyjechał? Panie poruczniku. Idź pan w pizdu, przekaż wszystkich więźniów. Denaja eti duraki idu ać robotny łagra. Panie z boków, ja nie mam tyle czasu, co pan.
Oparsna robota. Was pochwycieli jadrowni kontrabandu. Ile pan tam masz tego towaru? A, 4, czyli ode mnie też żeś pan zabrał? No i elegancko. Czekaj pan tutaj, bo może być jeszcze jeden klient. Gdzie tak może zdarzyć, no. Dobra, my smyramy dalej malucha. No, tego to się nie spodziewałem. Patrzcie, ale fajnie. No pięknie, no pięknie. Patrzcie, ale bardzo pomysłowo schował, nie? Nafaszerował małego Fiata. Elegancko. To mi się podoba. Pomysłowe Dobromiry to zawsze w cenie. Dobra. O. Kuźwa. Jesus. Panie Czepałow, pomógłbyś pan. Pan masz puste kieszenie na pewno. Nie wiadomo, co ja tam jeszcze znajdę. Leżą pieniądze na ziemi, nic tylko brać. Dobra, sprawdźmy silnik. Nie, no tutaj niczego nie widzę. No to mnie zaskoczył. Tu w zapasie nie ma. A może w środeczku coś będzie. Się cholera ciężko wgramolić do tego malucha. Zwłaszcza z takimi gabarytami. No nie. To nic nie ma. Pod sufitka może, bo w takich dosyć nietypowych miejscach tutaj było to ukryte. Jeszcze tak sobie zerknę. Kurde, się wślizgnął. Tak to wejść nie chce, a tak to się wślizgnął. Dobra. To wsio chyba. Panie Walseko, trzeba posprzątać. Elegancko. No dobra, 7 koła mamy. Bardzo fajnie. I ostatniego klienta tutaj musimy wziąć i na trzepanko zgarnąć. Z boków jeszcze czeka jakby co. O, a wiecie co? Taki mi pomysł przyszedł do głowy. Co by się stało, gdyby powiedzmy nie zamknąć celi? Spierdzielą czy nie? My to jeszcze z fałszywym dokumentem szukamy gościa i tego pojazdu. Atajcie. Dobra, panie. Dokumenty. A krowrotaj. O, oho, już. Proszę pana, no przykro mi jest, no co ja mogę powiedzieć, no, ale waga panu się sprawdza, zgadza, warila to też się zgadza pojazd. Teraz tak, pan tuli Rafała. Kuźwa. Można i tak. Rafał się ucieszy. Oho, już mi policzyli. Do 21 maja 81 to by się zgadzało, tu do czerwca, tu pan ma lat. Ale to już nie szukamy, to już nie będę marnował. Dobrze, sprawdźmy panu w takim razie jeszcze papeterię. Pan jesteś ze Zjednoczonego Srali. I teraz zobaczymy, jak się panu to tu zgadza. Tu się zgadza. Tu się nie zgadza. Tu się zgadza. I pieczątka się nie zgadza. No i widzisz pan. I już mam na pana haka. Kilo 6 Romeo November to by się zgadzało. Quebec 5 0 Golf to by się zgadzało. No i dobrze, proszę pana. Tablice. Sierra Lima Bravo. To się zgadza. 2734 Charlie Golf. To się zgadza. No i teraz muszę panu ten cały majdan... A się zaraz zdziwisz. Dobra, liczymy. Panie Walseko, nie szlaje się pan pod nogami, bo się potknę. 7 sztuk bagażu. No i to by się zgadzało. I teraz sru. I szarik szuka. Elegancko. Zaraz zobaczymy. Co my tu ciekawego byśmy mogli znaleźć. No nic.
Oprócz obstranych gaci i śmierdzących skarpetek, gościu nic nie przewoził. Co tak długo, kuźwa? No właśnie dlatego. Cholera. Dobra, czekajcie, bo tam muszę zamówić tego, Vlada. Ale muszę mieć powód do aresztowania, żeby mi nie spierdolił. A, w ten sposób rozmawiamy. Dobra. Panie, to zmienia postać rzeczy. Jak najbardziej, jeszcze panu klapę zamknę, o. Panie, z boków nic nie zaszło, spokojnie. Aj, Marysiu, nie to budu problema. Atma idzie od cicha. Utroszne, my madre wartny robotca. No wiecie co? No wziął i mnie przyczaił, kuźwa. No dobra, no ale na dzisiaj to tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.